Cześć, jestem Szymon i witam was w pierwszym odcinku Offbeat Featuring. Ze mną jak zwykle Amadi. Siemano. A naszym gościem jest Jay Kossak. Cześć, witajcie. No i witam was. Jak się bawicie dzisiejszego dnia? Czy jesteście gotowi na chwilę pogadania? Jestem jak najbardziej gotowy. Dzisiaj odwiedziłem takie piękne nadmorskie miejscowości jak Hel. Jestem naładowany energią i inspiracjami do tej rozmowy. No ja dzisiaj wyjątkowo też mam. To jest jeden z niewielu dni w tygodniu, który mam w 100% wolny i dla siebie, więc jak najbardziej, tym bardziej, że to jest pierwszy raz dla mnie okazja coś tak pogadać do mikrofonu, z kimś porozmawiać i nagrać to, więc jest okej. Więc normalnie gadasz przez lirykę, a teraz będziesz gadał, więc się przygotuj na grad niefajnych pytań. Nie no, tak poważnie to oczywiście wszystko będzie kulturalnie, a ja widzę, jak Amadeusz się ze mnie nabija, więc w ogóle ta kamerka tutaj jest bardzo niszcząca, no ale skoro wspomniał o Helu i o inspirujących miastach, to mnie ciekawi, czy ciebie coś inspiruje, jeżeli chodzi o właśnie miasta podczas tworzenia muzyki. Bo no, dla każdego są jakieś miejsca, które po prostu napełniają go jakąś inspiracją, na przykład, jeżeli tak, żeby podać to jakoś w przykładzie, mnie zawsze do działania inspirowała Warszawa przez swój pęd i przez swoją ciekawą architekturę. Generalnie, jeżeli chodzi o same w sobie miasta, może nie wsiąkam w nie tak bardzo, jak pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to chyba tak o Hemingway, który gdzieś tam miastem cały czas się wysługuje, żeby przedstawić to, co mu w duszy i w głowie gra. Dla mnie chyba pierwszym takim mocnym zderzeniem, gdzie miasto faktycznie na mnie zaczęło mocno oddziaływać, to będzie właśnie bez wyjątku też Warszawa, do której się przeprowadziłem, ponieważ z Warszawy nie pochodzę. I tutaj jednak gdzieś te pierwsze zderzenia z zatłoczoną komunikacją miejską albo wszechobecnymi, dostępnymi bez problemu sklepami, to jakoś tam na pewno na mnie oddziałuje. Natomiast nie ma chyba w tym momencie takich miast, które by gdzieś tam bardzo mocno działały na mnie, jeżeli chodzi o samą inspirację przy tworzeniu numerów. Nie wiem, być może to się zmieni w trakcie, jak będę miał okazję popodróżować trochę. No, ale podróże, świetna sprawa. Tak w ogóle, jakbyś miał wybrać jedno miejsce właśnie tak do podróży, co by to było? Dobre pytanie. Chyba wydaje mi się, że tutaj podobnie tak jak z artystami, którymi gdzieś tam się inspiruje, to bym mógł tutaj sypać jak z rękawa, jeżeli chodzi o miejsce. Wiesz co, ale wydaje mi się, że na pewno ogólnie Australia, jako takie bardzo, bardzo mocno oddalone miejsce, o którym praktycznie mało co gdzieś tam wiemy i nawet za bardzo o tym nie słyszymy w szkole, czy gdzieś tam nie widzimy tego w internecie tyle, to wydaje mi się, że Australia z rafą koralową, no to jest chyba to takie miejsce, do którego gdybym mógł się przenieść w tym momencie, to bym skorzystał na pewno. No, rafy koralowe, tak jak teraz wspomniałeś, Jezu, to jest w ogóle świetna sprawa. Nie wiem, czy miałeś okazję nurkować i tak... Niestety nie i właśnie no to jest smutne, że trzeba się śpieszyć. Nie tylko ja, ale każda osoba, która chciałaby spróbować i zobaczyć rafę, a nie miała jeszcze okazji, no bo jak wiemy, one są teraz w bardzo, bardzo kryzysowym momencie. Z tego, co przynajmniej się orientowałem, to niestety, ale prognozy są takie, że być może już za dekadę więcej niż 50% rafy nie będzie jej po prostu. Wymiera, jest niszczona przez nas ludzi. Miałem szansę oglądać rafę koralową i powiem ci, że w przeciągu lat, jak nurkuję, to faktycznie widać te zniszczenia, głównie przez ludzi, bo na przykład w Egipcie jest popularne takie łowienie ryby na dynamit, co nie, że wrzucasz, one się zdychają i się po prostu zbiera, co nie, tylko że nie przemyśleli tego, że równocześnie niszczą jeden ze swoich największych skarbów, czyli właśnie rafa koralowa, a propos właśnie tego wyniszczenia, no to tutaj tak polecę po YouTube'owemu i polecę Uwaga Naukowy Bełkot, który właśnie zrobił program o rafach koralowych i o blaknięciu ich, no ale wracamy, bo tak chwila reklamy i tak pogadamy, bo właśnie inspiracja to chyba będzie taki główny temat przewodni naszej rozmowy i zobaczymy, co się z tego urodzi, więc generalnie skoro tak krążymy wokół inspiracji, to warto też zaznaczyć chyba inspirację artystami, którymi się inspirujesz w twojej twórczości, w aktualnej twórczości widać bardzo dużo obrazów, czy to jak tworzyliśmy grafikę tego wywiadu, to podrzuciłeś jedno właśnie zdjęcie, w którym był obraz, poza tym twoje utwory, tu jakby rzeczą taką połączoną jest to, że każdy ma jakiś obraz jakiegoś artysty. Czy to jakoś wpływa na twoją twórczość, czy to jest po prostu ładny wizual? Wiesz co, generalnie ciężko jest to tak jednoznacznie w tym momencie określić. Ja w momencie, kiedy coś planuję stworzyć i zabieram się za coś do tworzenia, to jakby jest wiele elementów kultury, które na to wpływają. W
w związku z czym chodzi tutaj nie tylko o samą kwestię muzyki, tego czego słucham przy na przykład pisaniu, ale też na przykład co widzę. Jeżeli chodzi o same obrazy, to ma być taki troszkę motyw przewodni, powiedzmy, który będzie moją osobę gdzieś tam spajał i dodawał jej czegoś trochę więcej. Generalnie, jeżeli chodzi o obrazy, wydaje mi się, że nie ma w nich czegoś takiego, że dany obraz jest konkretnie do danego numeru. Bardziej chodzi o sam fakt tego, żeby to po prostu ciekawie wyglądało, dodać temu jednak trochę, mówiąc kolokwialnie, sztuki i być może takiej trochę oderwania od takiej klasycznej rzeczywistości, którą teraz widzimy jednak, bo wydaje mi się, że to jest ciekawe w momencie, kiedy zestawimy to z gdzieś tam innymi twórcami, nie tylko z podziemia, ale i z mainstreamu. Wydaje mi się to po prostu unikatowe. No jest to faktycznie jakieś rozwiązanie. W ogóle nie bałeś się tego zmienienia ksywy? Powiedzmy, jest część ludzi, która cię kojarzy za Janicjusza i zmienisz ksywę i oni zapomną. Po pierwsze wiedziałem jakby, że to jest ostatni odpowiedni moment na zmianę ksywki, którą będzie kojarzona moja osoba, bo Janicjusz, on nie miał takiego momentu mocnego wybuchu, on jednak się aż tak bardzo nie zapisał gdzieś tam, tak mi się przynajmniej wydaje, w głowach ludzi, więc czy się bałem? Wiesz co? Raczej się nie bałem, tylko zastanawiałem się, jak to będzie odebrane, bo sam przed sobą strachu nie czułem, natomiast ciekawiło mnie, co ludzie powiedzą i czy właśnie nie będzie takiego feedbacku, że zrobiłem to niepotrzebnie. Natomiast byłem dosyć pewny tej decyzji ze względu na to, że wiedziałem, jakie rzeczy mam przygotowane i nad jakimi rzeczami pracuję i też w jaką stronę chcę to wszystko obrócić. Także no, ku temu też służyła okazja jakby wystartowania w PNG, no bo tutaj pozdrowienia dla obu Mateuszów, którzy też bardzo mocno wpłynęli na tą decyzję, bo generalnie nowa ksywka też w pewien sposób tak symbolicznie służy ku temu, że może znaczyć to, że jest nowy poziom, tak? Jest coś kompletnie nowego i wydaje mi się, że to w ten sposób chciałem, żeby było odebrane. Ale tu się zgodzę faktycznie, bo to w sumie było zabawne, bo tutaj Amadi, jak nagrywaliśmy podcast, to jeszcze za czasów Janicjusza, jak na FEP od Kstyka się udzieliłeś, to ja tam powiedziałem, że cytując mojego kolegę, kogoś na Psycho Party, że no, taki typowy student ASP i typowy student ASP rap. I ja tak... Znaczy, to było tak... Ktoś powiedział, Janicjusz wygląda jak typowy student ASP i ja rapuję jak typowy student ASP. To przez wąsy? Właśnie nie wiem, ale nie wiem. Ale to było zabawne w sumie cała sytuacja. No ale właśnie powiedziałem tam takie słowa, że boję się, że się zamkniesz w takiej klatce, a Madi oczywiście zaczął się ze mnie śmiać i nie wytłumaczył mi podczas nagrywania, o co mu chodzi, tylko po nagrywaniu powiedział, no tylko, że ja wiem, że tam są inne ruchy i się zdziwisz. No i faktycznie się zdziwiłem, bo ta zmiana może nie o 180 stopni, ale faktycznie pokazało, że ta zmiana, jakby ta ksywa nie idzie tylko, że nie podoba mi się ksywa, zmienię ją, tylko poszło to z jakimś zamysłem, że jakby wiesz co robisz, to było jakby tak ugruntowało tą decyzję, co nie? Tak może głupie porównanie, ale to tak samo jak z Medium i Tałem. Jeżeli on zmienił totalnie swoją osobowość, no to źle by było, jakby tworzył dalej pod tą samą ksywką, bo to zupełnie inaczej wpływa też na odbiorców i inaczej oddziałuje. Sama też nazwa była dość problematyczna w środowisku, jakby jeżeli chodzi o etymologię i tak dalej. No więc faktycznie ta zmiana, tak to było troszeczkę takie, wiesz, podpuszczenie, że czy się nie bałeś, bo nie uważam za złą decyzję, tylko po prostu warto wiedzieć, jaki na to masz pogląd. To jest właśnie tak, a propos jeszcze Pęgi, to tak też trochę pomonologuję podczas tej rozmowy. Właśnie Mati mi się pochwalił, że wyście się poznali na Koparty i to od tamtej pory te ruchy dzieją. Stary, to jest ogólnie niesamowicie ciekawa historia, która w zasadzie, jeżeli mam być szczery, chyba nie wiem, czy jeszcze tak z tak mocnym oddziaływaniem coś mi się przydarzy, żebym naprawdę odbierał tak ogólnie na całe swoje życie. Ze względu na to, że Matim poznaliśmy się na Psycho Party, na które zostałem zaproszony przez organizatorów Psycho, między innymi przez Filipa, Patryka i Maćka, i tutaj ich pozdrawiam serdecznie. Generalnie najśmieszniejszy jest raczej sam ciąg wydarzeń, który mnie tam doprowadził, niż nawet sam fakt poznania tam Matiego. Pozwolę sobie tutaj trochę swojego życia przytoczyć i tej sytuacji, jak się tam znalazłem. Generalnie w ogóle do grupy Psycho tak naprawdę dołączyłem dopiero w momencie, kiedy sam zacząłem coś nagrywać, a co więcej, dopiero w momencie, kiedy już miałem dwa numery u Kstyka, czyli to był Trualizm i Summertime. Generalnie wyglądało to w ten sposób, że któregoś razu po wrzuceniu Summertime'u ciekawiło mnie po prostu to, jak ludzie to odbierają i chciałem się dowiedzieć od jak największej ilości
osób, co o tym sądzą. W związku z czym zapytałem Seby, czy ma może pomysł, gdzie mógłbym to jeszcze po prostu luźno udostępnić, licząc na jakiś tam feedback. No i polecił mi właśnie grupę Psycho, o której wcześniej kompletnie nie słyszałem, bo jakby w polskim rapie i w ogóle tej społeczności i w całym tym community aż tak mocno nie siedziałem. No więc dołączyłem do Psycho, wrzuciłem tam ten swój numer. No i jakoś to tak było luźno i w zasadzie byłem tam może niecały miesiąc, to było jakoś w trakcie wakacji, jak wrzuciliśmy ten summertime. Któregoś razu siedziałem jakoś do późnych godzin nocnych i Maciek wrzucił post na Psycho, czy ktoś tam się spotyka na jakiś tam alkohol w nocy w Warszawie. No kompletnie nie pamiętam, która to była godzina, natomiast już było na pewno po północy. No i z takim luźnym vibe'em napisałem, że w sumie jeżeli gdzieś tam zbliżają się w stronę Wisły i mają te kierunki obrane, to chętnie bym dołączył, bo mieszkam zaraz obok, więc czemu nie? No udało się spyknąć, poznaliśmy się, piliśmy jakiś tam alkohol, poszliśmy nad Wisłę. W trakcie w ogóle rozmowy wyszło coś takiego, nie pamiętam nawet, który z nich zapytał, że skąd w ogóle jakby o Psycho wiem i tak dalej. No i zgodnie z prawdą powiedziałem, że niejaki Seba Ciernik wrzucił mi tam info, żebym się tam zareklamował. No i później już się to pewnie, jak domyślacie, samo poszło, no to skąd znasz Sebę, no to coś tam nagrywam, no a i u niego wydaje, tak bez kitu, no tak bez kitu, no to może pokaż, no to pokazałem, no i tak od słowa do słowa wyszło to, że pokazałem im gdzieś tam te swoje, w zasadzie dwa numery, spodobały im się i później jakoś to tak samo poszło, że za jakiś miesiąc, półtora i coś takiego dostałem zaproszenie, właśnie wstępną propozycję tego, czy bym nie chciał zagrać na Psycho Party Vol. 2. No i co, przespałem się z tym, zgodziłem się, no i na samym Psycho Party, no z Matim przez przypadek też w zasadzie się poznaliśmy, bo poznaliśmy się przez to, że Mati szukał wody, a ja akurat tą wodę zasłoniłem i mu ją podałem i wyszła z tego jakaś tam rozmowa luźna, która się przerodziła gdzieś tam w dłuższą gadkę do momentu, aż się stamtąd nie zwinąłem i w zasadzie no od wtedy jakoś tak się zmaczowaliśmy Facebookami i w trakcie gdzieś ta współpraca zaczęła rozkwitać, powiedzmy. Także no to jest dla mnie, mówię, niesamowity ciąg różnych śmiesznych zdarzeń, które kompletnie by się nie wydarzyły bez poprzedniego. Także to jest naprawdę zabawne. Pamiętajcie, wszystko ma swój cel i wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Wow, ej, nie spodziewałem się, że ta historia jest taka, ale faktem Psycho mega. Ma taki ciąg. No ale Psycho mega łączy ludzi, no tak naprawdę my bez Psycho to byśmy tutaj nie siedzieli, nie gadali. Bez Psycho by ten podcast nie powstał. No dokładnie. Co ciekawe, faktycznie Mati to jest osoba, która inspiruje i bardzo miło obu Mateuszy poznać. Generalnie ich projekt Pęga jest fajny i mogę powiedzieć, że naprawdę się jaram, bo zgromadzili tam bardzo fajną reprezentację. No teraz działają bardziej na zasadzie Holak, Płatek, Jordach i Król Świata, czyli drugi Gudel, ale nie zmienia to faktu, że naprawdę fajnie cisną i jesteś tam. Jak się czujesz w ogóle w takim, powiedzmy, bardziej zgranym kolektywie artystycznym? Czy oni w jakiś sposób pomagają ci, czy bardziej jest to, powiedzmy, jakieś takie wyzwanie, któremu chcesz podołać? No, dla mnie to było przede wszystkim dosyć duże, pozytywne oczywiście zaskoczenie w momencie, kiedy Mati Holak zaproponował spotkanie z nimi, z Jordachem, po tym jak wysłałem tam jeden ze swoich numerów, który jeszcze nawet nie był do końca gotowy i na tym spotkaniu właśnie wyszła możliwość współpracy dalszej. Ja osobiście uważam, że to jest o tyle fajne, że no tak jak mówisz, to jest kolektyw zgrany, który ma też jednak już swój gdzieś tam bardzo mocny fanbase, do którego można trafić i ludzi, którzy się tym jarają. Stylistycznie też mi to odpowiada, bo umówmy się, że tam jednak każdy jest dosyć mocną indywidualnością i to jest inne, eksperymentalne, a ja takie rzeczy lubię. Jeżeli chodzi o samo odbieranie to przeze mnie, czy to jest wyzwanie, czy już jakieś spoczęcie na laurze, to wiesz co, chyba bardziej bym to przyjął jako wyzwanie. Pęga ma za mało, nie ma tyle, ile powinna mieć. To jest takie moje prywatne gdzieś tam zdanie, bo uważam, że te rzeczy powinny się dużo bardziej przebijać, bo są po prostu dobre. Nie mówiąc skromnie, bo nie mówię tutaj tylko o sobie. Według mnie te rzeczy, które wychodzą i content cały, który wychodzi z Pęgi, jest ciekawy i troszkę inny i uważam, że to po prostu kwestia trochę też czasu, żeby to szerszym echem się odbiło. Tutaj taka drobna anegdotka, że Pęga jako projekt wystartowała dzień przed tym, jak wystartował Janicjusz, bo rok temu 28 maja, a ja liczę swój start od momentu, kiedy Trualizm ukazał się u Kstyka, to było 29 maja, także taki też czasowy zbieg okoliczności. Przeznaczenie. No chyba. Dobra, to ja mam jedno pytanko, takie oddzielne poza inspiracjami, bo zawsze jak
omawialiśmy numer Janiciusza w Beat Podcast, w podcaście, to my się tam zawsze rozwodziliśmy. Jaliśmy tym, że o kurde, jaki to jest melodyjny rap, że jak to dobrze brzmi w porównaniu do większości rapu, że to ma jakąś tam swoją melodię, muzykalność. I ja mam takie pytanie, czy ty masz jakieś takie zafascynowanie czy zajawę do, powiedzmy, bardziej wokalnych rzeczy, czyli czy śpiewania na przykład, czy miałeś z tym jakiś związek ze śpiewaniem, czy coś w tym stylu? Wiesz co, generalnie jestem po pierwszym stopniu szkoły muzycznej, także to na pewno też gdzieś bardzo mocno oddziałowuje na kwestii mojego muzykowania. No, nie byłem tam stricte na śpiewaniu, tylko bardziej na graniu na instrumentach. Grałem na skrzypcach przez 6 lat, do tego jeszcze fortepian plus parę innych instrumentów, kolokwialnie liznałem. Taka ciekawa informacja bardzo. Miałem tam oprócz tego zajęcia jeszcze churalne przez 2 lata, na których musieliśmy też troszkę śpiewać, także to na pewno to jakoś wpływa na to, że ten głos operuje, w sensie potrafię nim operować w jakikolwiek sposób, no plus do tego staram się od dłuższego czasu troszkę w domu też śpiewać, jakieś takie podstawowe ćwiczenia na głos robić, bo wiadomo, głos to jest mięsień, można go wyćwiczyć. No tak, bo to właśnie ja to tak zadawałem to pytanie, właśnie z taką jakąś świadomością, że coś może za tym iść, bo to słychać. W rapie tym bardziej, jak jakiś raper jest bardziej uzdolniony właśnie wokalnie, to słychać. Tak samo właśnie Wiktor z WWA też się ostatnio przyznał właśnie na SBM Space, że kilka lat był w chórze, w takim chórze, gdzie tam na zawody jeździli, czy inne jakieś tam konkurencje śpiewu. I to też u niego właśnie słychać. I tak samo właśnie teraz wychodzi, że faktycznie to nie jest jakiś taki talent wadzony u ciebie i czy u Wiktora, że jednak ty też masz jakieś tam epizody ze śpiewaniem, z chórem, z takimi tam zajęciami za sobą. A i w ogóle sam motyw właśnie szkoły muzycznej też mnie teraz obecnie zaskoczyłeś, bo to też jest tak, że ludzie raperzy albo ludzie siedzący w tym środowisku, mało chyba takich jest, albo się właśnie przyznają do tego, że są po jakimś stopniu szkoły muzycznej, czy jakieś tam notki, powiedzmy, są tymi muzykami z jakiegoś tam, powiedzmy w cudzysłowie, delikatnego wykształcenia, bo to jednak stopień szkoły muzycznej to jest już jakieś wykształcenie, możemy powiedzieć. No ja bardzo żałuję, że to się potoczyło w ten sposób, że ja nie miałem okazji skończyć też drugiego stopnia szkoły muzycznej, bo być może wtedy to w ogóle inaczej by się rozwinęło. Tak naprawdę skończyło się na pierwszym stopniu tylko i wyłącznie ze względów czysto logistycznych, mianowicie drugi stopień był po prostu w mieście dużo dalej oddalony, a ja jak kończyłem pierwszy stopień szkoły muzycznej miałem 11 lat, więc po prostu byłem za mały, żeby samemu dojeżdżać. Natomiast jakby cenię sobie to, że miałem kontakt przez tyle lat, szczególnie w dzieciństwie, gdzie wiadomo, wszystko się chłonie bardziej z żywym instrumentem, to jednak wyczula i właśnie wydaje mi się, że to taka melodyjność, co bardzo jest mi miłe, że to słychać. Wydaje mi się, że właśnie bierze się z tego, że po prostu grałem na tych żywych instrumentach i miałem z nimi kontakt. O właśnie, tak o żywych instrumentach, bo umiesz grać. Na jakich instrumentach w sumie tak grałeś? Jeszcze spytam, na czym grałeś? Jakbyś mógł wymienić? Przez 6 lat grałem na skrzypcach, to był mój główny instrument. Oprócz tego musieliśmy zrobić, nazwijmy to, wyrobić instrument dodatkowy. Ja sobie wybrałem fortepian, więc przez 2 lata jeszcze grałem na fortepianie oprócz skrzypiec. No i to w zasadzie tyle. No i teraz mam takie pytanie właśnie, czy jak masz na przykład zaprzyjaźnionego producenta, masz na przykład Barry'ego Kenta, prawda? Bo jest twoim znajomym z tego tutaj. Tak, zgadza się. I właśnie, czy myślałeś kiedyś, żeby na przykład zrobić z nim wspólny beat, gdzie ty byś na przykład dograł swoje skrzypce? Wiesz co, Adaś, tu w ogóle cię pozdrawiam. Natomiast wiesz co, ja ostatni raz grałem na skrzypcach tyle lat temu, że po pierwsze to nie wiem, czy... Znaczy na pewno pamiętałbym, jak trzymać smyczek i sam w sobie instrument, natomiast wydaje mi się, że z czytaniem nut mógłbym mieć problem. Także może kiedyś na jakimś... Czyli to się zapomina? Czytanie nut? Tak, to jest podobno, nie wiem, bo jeszcze tego nie próbowałem jeszcze wracać do grania, natomiast to jest podobno tak jak z rowerem, że wiesz, najpierw może się 2 czy 3 razy, jak się długo nie jeździło, upadnie, ale szybko jednak się wróci do tej formy sprzed lat, więc ja mam w planach to, żeby wrócić do grania na żywych instrumentach, bo jest to bardzo mocno rozwojowe i
przynajmniej tak to pamiętam z dzieciństwa, jeszcze z dodatkiem nostalgii, że to jednak trochę wprowadza w inny świat, więc no nie wiem, być może kiedyś będzie taki moment, że będzie Kossak jako koproducer grający na żywym instrumencie, a Barry Kent zrobi z tego ładny sampelek i wytnie i doda to jakiś tam, także no. To jest to właśnie, bo w ogóle właśnie ja ten element skrzypiec, akurat właśnie skrzypiec w rapowych bitach jest dla mnie mega ciekawy. Mateo często tego tak, często miał takie właśnie w swoich wcześniejszych bitach, często miał skrzypce. No ogólnie, no i dla mnie to dźwięk właśnie, takie dźwięki żywych instrumentów w bitach rapowych są bardzo ciekawe i jeżeli właśnie masz taką możliwość, dlatego zapytałem cię o to, czy będzie kiedyś taka możliwość usłyszeć takie coś. Jeszcze powiem, bo jeszcze cofnę do jakichś dwóch wypowiedzi wstecz twoich odpowiedzi, bo się zagadałem, a miałem jeszcze taką myśl w tyłu. Ty powiedziałeś, że żałujesz, że tam się potoczyło, że nie skończyłeś tego drugiego stopnia szkoły muzycznej. Faktycznie, to jest trochę taki powód do tego, ale kilka odpowiedzi wcześniej powiedziałeś, że wszystko ma jakiś cel, więc to też może mieć właśnie cel, może wiesz, nie poszedłbyś w rap, poszedłbyś w co innego, a może jednak ta ścieżka pójścia w rap jeszcze dużo przed tobą może dzięki temu. Bardzo prawdopodobne. No, ale tak jak gdzieś tam mówiliśmy o muzyce takiej prawdziwej, o tych skrzypcach i tak dalej, co sądzisz w ogóle o graniu z live bandem? Bo jeszcze parę lat temu to była dość duża moda. Każdy raper miał kurwa live band. VNM miał live band. Mes miał live band. Pimpsi od Łony. Boże, no naprawdę brakowało tego, żeby podziemni raperzy kurwa mieli live band. Przepraszam za tak ordynarny ten, ale co ogólnie sądzisz? Bo oczywiście muzyka na żywo zmienia kompletnie show i to można zobaczyć przy Mesie, bo Mes jakby odkąd ma live band, to się tak rozwinął, że no mi szczęka opada. No ale dla niektórych ten live band był zbędny i był tylko takim gówno dodatkiem. Ale co ty sądzisz, czy ten live band zawsze jest fajny, czy faktycznie jak jest uzasadniony? Znaczy wiesz co, mi się wydaje, że tutaj przede wszystkim kwestia leży w przygotowaniu tego, no bo jeżeli jest artysta, nazwijmy tak roboczo, świadomy, który ma już doświadczenie w graniu na żywo i live band to są jego ludzie, nie gdzieś tam osoby zebrane randomowo przypadkiem z ulicy i razem gdzieś tam jednak się też po prostu uzupełniają, to wydaje mi się, że to jest fajny motyw jednak, no bo to trochę tak zaburza stereotypowe myślenie tego, że przychodzisz na koncert rapowy i masz dwóch skaczących gości z mikrofonami, którzy coś tam wykrzykują do Majka, a z tyłu stoi gość, który naciska spację, co nie? Wrzucając beat. Także wydaje mi się, że to jest fajne. Natomiast, wiesz, no tak jak mówisz, czasem to jest zbędne, ale wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia przygotowania. Zbędne chyba jest w momencie, kiedy sam artysta bierze to na siłę. To po prostu wtedy czuć i słychać i widać. Ja na przykład, jak patrzę gdzieś tam, powiedzmy, przyszłościowo na swoją muzykę i to jakbym chciał, żeby wyglądały moje koncerty i granie na żywo, to na daną chwilę nie rozpatruję tam miejsca dla live bandu. I nie dlatego, że uważam, że to jest zbędne, albo to jest głupie, lub w sztuczny sposób właśnie wrzucający jakieś takie elementy sztuki do rapu. Natomiast po prostu wydaje mi się, że ja dla siebie mam wizję raczej tego, że ja sam jestem na tej scenie i sam coś sobą prezentuję, ale no tak jak mówię, to jest chyba wszystko kwestia przygotowania i tego, czym jest ten live band i kto tam jest. No, ale właśnie to jest właśnie niesamowite, że jeżeli masz zamysł na to, to naprawdę ze wszystkim możesz, wszystko możesz połączyć, tylko no musisz mieć na to jakiś kreatywny zamysł. W momencie, w którym robisz sztukę dla sztuki, znaczy źle to powiedziane, sztukę dla mody, tak to bardziej powiedzmy, czyli idziesz z tym nurtem, że teraz robią to ja też to zrobię, bo to fajnie brzmi, no to wychodzi tak jak jest, ale właśnie, czy ty się dajesz tak, jak jest jakaś moda, tak pójść za nią troszeczkę bezwiednie. Ja nie mówię, że na siłę kopiować czyjeś trendy, tylko o to chodzi, że każdy z nas ma coś takiego, że w pewnym momencie widzi, że wchodzi w taką troszeczkę dziwną pogoń za jakąś modą. Czy tobie się to tak zdarzyło kiedyś, że złapałeś się na tym, kurde, to nie jest ten kierunek, w którym idę, jakby zagubiłem się w jakimś takim nurcie. No tak na dobrą sprawę, to ja nic już przecież w ten sposób zakończył swój żywot, bo w pewnym momencie to się wszystko fajnie zbiegło, ja już miałem w momencie, kiedy zmieniałem tą ksywkę, też wcześniej przemyślenie, fakt, że wyszła propozycja, czy nie chciałbym przeprowadzić takiego mojego rebrandingu ze zmianą ksywki, to wcześniej już
myślałem o tym, żeby jednak Janicjusza śmiercią naturalną ukatrupić i na jego zgliszczach coś nowego zrobić, ze względu na to, że właśnie troszkę za bardzo popłynąłem, jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, jak bym chciał, żeby to wyglądało, a jakie realnie mam możliwości. I na przykład, no wydaje mi się, że nigdy nie uciekałem za jakimś tam konkretnym kierunkiem albo stylem muzycznym, bo teraz to ciężko jest w ogóle jakkolwiek sklasyfikować, no. Już nie ma po prostu rapu i popu, wszyscy wiemy. Natomiast, no tam na Janicjuszu na przykład w pewnym momencie po prostu wiedziałem, że za dużo chciałbym rzucić Franka Oceana, ale to jednak nie był Frank Ocean, bo Frankiem Oceanem nie jestem, niestety. I takiego wokalu nie mam, niestety. Liryki tym bardziej też nie mam, niestety. W związku z czym właśnie to zaczęło się robić takie bardzo miałkie i troszkę karykaturalne. Więc, no gdyby, tak jak pytasz, czy był taki moment, no to chyba był właśnie ten ostatni, te nagie tatuaże. Ja byłem bardzo zadowolony z tego numeru i osobiście uważam, że jest to numer dobry. Natomiast też się cieszę, że to był ostatni w tej formie, bo w pewnym momencie już po prostu nie wiedziałem, od której strony to ugryźć, więc może tak. No i teraz, skoro taki robimy przerywnik humorystyczny, zróbmy serię dwóch bardzo absurdalnych pytań. Pierwsze zada Amadi, drugie zadam ja i zobaczymy, jak na to odpowie nasz gość. Czy Janicjusz, czy Jan Kocek wystąpiłby na Fejmie numer 4? No, wiesz co, wydaje mi się, że wiadomo, że pieniądze to piękna rzecz, ale jednak chyba gdzieś tam reputacja i ogólnie sam fakt tego, jakbym później sam ze sobą się czuł, chyba jednak to by wygrało i miało większe znaczenie niż pieniądze, które mógłbym tam zarobić, także chyba nie. No, ja tak właśnie, mnie ostatnio ojciec spytał o to samo, zadzwonił do mnie, spytał: Amadeusz, a jakby tobie zaproponowali udział na filmie, to byś wziął udział? A ja mówię do taty, że kurczę, nie, bo wizerunkowo to się kłóci ze mną. No właśnie, tutaj wizerunkowo ja jestem zbyt dobrym, z jakimiś wartościami człowiekiem, by iść bić się z patologią, wśród patologii. No, ej, ale to skoro lecimy w takie absurdalne pytania i takie w ogóle znikąd, to czy dograłbyś się kamerzyście na fita? Za pieniądze tak! No to jest mocne, stary, to jest mocne. No właśnie o to chodzi, bo tutaj robimy segment absurdalnych pytań. Janek zmieniłby ksywę i tak ma już to za sobą, zmienianie ksywek, zmieniłby ksywę na tego jednego fita i nagrał i tyle. No tak, ale wtedy też wymagałoby tego, żebym też twarz zakrył tak jak kamerzysta, żeby, wiesz, to nie było w żaden sposób ze mną wiązane. Wiesz co, nie, no wydaje mi się, że nie, jakby ja wychodzę z założenia, że każdy niech robi to, co chce. I mi nikt kompletnie nie przeszkadza z żadnym swoim działaniem i nie będę tutaj rzucał konkretami, po prostu każdy ma wolną wolę i może robić to, co mu się żywnie podoba. Krytykuję to zazwyczaj już, jeżeli już coś krytykuję, to raczej w swojej głowie albo w gronie najbliższych. Natomiast gdyby wyszła taka propozycja nawet w tym momencie, co oczywiste wiązałoby się z dużymi profitami, no to jestem pewien, że nie zgodziłbym się. Po prostu wydaje mi się, że później by mnie sumienie dojechało, że się tak sprzedałem, tak, aż tak bardzo, co nie wiem, że sprzedałem się z bardzo wyświechtanym sloganem, natomiast tutaj wydaje mi się, że żeby było dokładnie 100% wytłumaczeniem i definicją tego sloganu, także raczej nie. Dobra, no i mieliśmy dwa absurdalne pytania, ale wróćmy jednak do meritum, czyli do rozmowy o polskim rapie i o twórczości twojej, Janku, bo tak naprawdę spotkaliśmy się nie po to, żeby dywagować o Fame MMA czy ficie z kamerzystą. Po prostu Amadi dał mi wyzwanie, żeby zadać głupie pytanie, więc no musiałem, jakby jeżeli ktoś rzuca mi rękawice, to trzeba na nim odpowiedzieć. Szymon na swoim fanpage'u ma wpisane, że jest komikiem, no to musiałem. Bo nie było opcji clown, przypominam. Dobra, ale tak już żartujemy, ale tak a propos właśnie rzucania rękawicy, czy hip-hop daje ci jeszcze jakieś wyzwanie? Znaczy pod tym względem, czy masz coś w hip-hopie, co po prostu tworzysz dlatego, żeby pokazać, że możesz to przejść albo zrobić coś inaczej? Masz na myśli to, czy są jeszcze jakieś rzeczy nowe, jeżeli chodzi o sam gatunek do odkrycia? Nie, bardziej mam pytanie o to, że wiesz, że okej, nie chodzi mi o jakąś zyskanie popularności czy tak dalej, tylko takie, czy chcesz jeszcze bardziej zacząć kombinować pod tym względem, że czujesz, że ten hip-hop ma jakąś taką moment, w którym... Wolną przestrzeń jako muzyka. No może tak to nazwijmy, bo tak zabrnąłem w to, więc czy jest coś, co byś chciał jeszcze zrobić, co czujesz, że jesteś w stanie, ale no potrzebujesz na przykład czasu, rozgłosu, czy po prostu inspiracji? Wiesz co, no ja ogólnie przez
cały czas, nawet zanim zacząłem tworzyć, byłem zdania, że przenieśmy to na nasze rodzime podwórko, bo na razie o tym mówimy i o mojej twórczości, która tutaj jest w naszym kraju, to wychodziłem z założenia, że jest bardzo, bardzo dużo miejsca na polskim rynku, w ogóle polskiej scenie muzycznej, około hip-hopowej i ogólnie rapowej, która jest kompletnie niezagospodarowana, stąd między innymi jakby też takie eksperymentowanie Janicjusza, że próbowałem tam wbić się z różnymi klimatami. Jakby dla mnie, jeżeli chodzi o inspiracje, no jest ich wiele, no tak jak już przytoczyłem Franka Oszyna, no ale też przy Janicjuszu na przykład Ego, które gdzieś tam bardzo mocno tutaj same dźwięki miały przywoływać na myśl Kid Cudiego. I jakby wydaje mi się przynajmniej, że w polskiej muzyce jest naprawdę, naprawdę dużo miejsca na to, żeby eksperymentować. No ja mam pewne plany, o których teraz nie chcę jeszcze mówić, i założenia, które chciałbym wrzucić, żeby to naprawdę gdzieś tam wybrzmiało inaczej. Natomiast tak, no jak najbardziej uważam, że są jeszcze wyzwania, w sensie wyzwania na zasadzie, że jest wolne miejsce, które można ciekawie wykorzystać w polskim rapie. W Stanach raczej już chyba nie, znaczy na pewno da się zawsze coś zrobić, natomiast teraz to już wychodzą z tego bardzo mocne hybrydy, które już z rapem mają niewiele, znaczy też nie chcę powiedzieć, że niewiele wspólnego, bo taki tacy Suicide Boysi albo chociażby X, no oni w kompletnie inną stronę poszli, jest masa artystów, którzy już zrobili hybrydę z rapu. W Polsce też oczywiście są tacy twórcy, natomiast nie na tak dopracowanym poziomie, więc wydaje mi się, że tak, że na pewno można by było coś ciekawego jeszcze zrobić i przejść jakieś kolejne wyzwania muzyczne. Sporo raperów ma coś takiego, że nie jest w stanie pisać tekstów innym osobom, bo po prostu czuje, że jakby to jest jego. Na przykład ja mam coś takiego, że jak słucham tekstów Corteza, które są napisane przez Mesa, to ja widzę jakby sposób nawijania Mesa w tekstach Corteza. Jakby czuć, że jakby dusza Mesa jest dalej w to zamknięta. Nie widzę tego na przykład przy twórczości Rasa, tej takiej powiedzmy ghostwriterskiej. No to nie jest ghostwriting, bo każdy wie, że on tworzy teksty też dla innych muzyków. Mhm. Ale czy ty byłbyś w stanie napisać, powiedzmy, komuś utwór, powiedzmy, żeby tak podać przykład z jakiegoś podwórka, powiedzmy Blue Rose od Megota, czy byłbyś w stanie jej napisać po prostu tekst i zobaczyć, jak to pójdzie? Czy jednak twój tekst to jest ty, to jesteś ty? Wydaje mi się, że wszystko rozbiłoby się o czas i moje umiejętności pisarskie, które są raczej słabe, powiedziałbym. Pisanie tekstów sprawia mi przyjemność, a jednocześnie niesamowicie mnie zawsze mierdzi. I wydaje mi się, że tutaj tylko by się o to rozbił sam w sobie problem, bo piszę teksty bardzo długo, dużo czasu mi to zajmuje i muszę nad tym główkować. No ale gdzieś tam w dalszym rozrachunku wydaje mi się, że raczej nie miałbym problemu z tym, żeby napisać coś, co później ktoś miałby inny wyśpiewać i nadać temu jakąś formę, bo jakby to jest słowo, tak? Słowo jest ruchome i może być odebrane w różny sposób, także wiedziałbym, że nadal jest moim słowem, także to by było jakieś, tak nazwijmy w cudzysłowie, pocieszenie, więc chyba tak. Ale nie, to fajnie, że jesteś otwarty tak na współpracę znaczy otwarty na współpracę, że no nie masz czegoś takiego, nie obawiasz się napisania komuś tekstu, bo to się ceni, bo tak naprawdę dużo polskich raperów ma mega umiejętności pisarskie, ale no niekoniecznie wokalne, no nie zaśpiewa ci tego, no w przeciwieństwie na przykład do ciebie z doświadczeniem, powiedzmy z wiedzą ze szkoły muzycznej, no ale to nie zmienia faktu, że jednak fajnie, że jesteś otwarty, więc tutaj zapraszamy do kontaktu z Jankiem, napiszę wam fajny tekst, poczekacie na niego 2 lata, ale będzie zajebisty, co nie? No, nie no, poreklamowaliśmy się, ale tak naprawdę to może skoro tak rozmowa zmierza, tak powiedzmy, ku końcowi, no to wyciągnę swoją kartę pułapkę i zobaczymy, co ludzie z Pęgi chcieliby się dowiedzieć o Janku, bo taki oto post napisaliśmy. Płatek zapytał, czego słuchasz prywatnie, to pamiętam. I Janku, czego słuchasz prywatnie? Wow, czego słucham prywatnie? Wiesz co, Spotify pewnie, gdybym sobie odpalił teraz listę najpopularniejszych, by było najprościej, ale tam w zasadzie jest bardzo dużo w sumie różnych gatunków muzycznych i twórców, głównie jednak jest to gdzieś cały czas około rapowe. Nie będę tutaj nawijał makaronu, że gdzieś tam muzyka klasyczna, taka się też czasem przebija, ale to jest raczej bardzo sporadyczne, więc tak na co dzień zależy od dnia, oczywiście, jaki mam mood, no bo wieczorami na przykład jak już gdzieś tam przychodzi ta
ta pora snu. Lubię się wyciszyć przy, nie wiem, Keatonie Hensonie, Tom Rosenthal. To jest dwóch takich wspaniałych ludzi, którzy bardzo, bardzo ładnie głosem potrafią oczarować. Frank Ocean to jest też nieschodzący element. Kanye West, no to jest dla mnie człowiek, po prostu człowiek ikona. Słucham. Tak, no jakby ja dla mnie nigdy nie ukrywałem, że on jest dla mnie nie tylko inspiracją muzyczną, ale też ogólnie stylową. No na przykład, nie wiem, tak na co dzień, powiedzmy, lubię bardzo rano sobie odpalić Everything I Am Kanye'ego, bo to jest dla mnie taki dobry, spokojny, ale jednocześnie pozytywnie energiczny numer na rozpoczęcie dnia. Także na co dzień, co? No chyba około rapowo, tak jak mówię, no, czy gdzieś tam składanki i Spotify'a już same robią teraz robotę, nie muszę tego wyszukiwać. Ale jest różnie, no na przykład też bardzo dużo, jak już się trochę rozwiodłem nad tym, to na co dzień też na przykład bardzo dużo Nirwany. To jest dla mnie taki mocny kopniak, w sensie głos Kurta jest zawsze w cenie i tego jest naprawdę dużo u mnie na słuchawkach, także to są chyba te. No i oczywiście Płatek, no jakby wiadomo też jeszcze kogo, no pani Marcinie. Płatek zadał świetne pytanie, czego słuchasz prywatnie. Myślałem, że bardziej dla Beki na to odpowiesz, ale widzę, że tutaj to jest piękne pytanie. Jest straszne. To... Chyba najbardziej opisuje jednak gdzieś tam człowieka, więc... No dokładnie. Teraz drugie pytanie, najpoważniejsze pytanie, jakie można zadać raperowi, czyli dlaczego rap? I tu odpowiem za ciebie, oczywiście dla pieniędzy, przepychu i dziwek. Ale... No proszę was, no... Ale Szymon, dlaczego podcast? Dla fejmu, co nie? To jest najbardziej absurdalna odpowiedź. Robię podcast, żeby mieć fejm, co nie? Podcast jako forma, która w Polsce jest kompletnie, kompletnie niepopularna, robię to dla fejmu, więc przejdźmy dalej. Rafał zadał fajne pytanie, ja go troszeczkę podbuduję, bo największa inspiracja muzyczna to jest ważne pytanie i to już tak troszeczkę odpowiedziałeś, ale mnie też ciekawi taki album, taki album matka, niekoniecznie ten, od którego zacząłeś słuchać rapu, ale który cię tak najbardziej zainspirował, który po prostu jest zawsze z tobą. W sumie przy poprzednim trochę na to odpowiedziałem, bo chyba The College Dropout to jest taki numer, to jest taki album, który cały czas w zasadzie u mnie gra, pomimo tylu lat, gdzie jeszcze to pamiętam ciało na kasecie w starej Nubirze moich rodziców, przegrane oczywiście z MTV, bo wtedy jeszcze muzyki było dużo na MTV. No to żeby może trochę to urozmaicić pytanie, to na takie polskie nasze podwórko, wiesz co, chyba Kinematografia Paktofoniki. To jest coś, co naprawdę do teraz zdarzają się momenty i wieczory, że w zasadzie wpadam w taki mega dziwny mood, że po prostu odpalam i to leci od początku do końca, razem z nimi śpiewam i jakby, no, Kinematografia to jest ten album, który faktycznie towarzyszy mi jeszcze od podstawówki, przez gimnazjum, przewijał się przez liceum i teraz, pomimo tego, że już parę lat minęło, to nadal on jest gdzieś tam, wraca. Nie w takim stopniu jak Dropout, ale jednak wraca. Także to są te dwa numery. Z inspiracji, nie, no tak jak w sumie już wcześniej chyba mówiłem, no taką największą, jeżeli miałbym już ikonę przedstawić, co jest dla mnie całościową, obok Kanye'ego, no to chyba Kid Cudi. To jest, Scott jest dla mnie człowiekiem fenomenem i w ogóle jak wychodził ich nowy album teraz, to byłem po prostu w 80, nawet nie 7 niebie, bo naprawdę nie spodziewałem się, że w ogóle do czegoś takiego jeszcze może dojść w tym momencie, a doszło, więc byłem bardzo szczęśliwy. No, ten album jest naprawdę szalony. Tak, i... It's a Ghost, Boże. W ogóle tam niektóre te traki to jest już, wiesz, to jest pewien moment, w którym ty artystycznie wysiadasz, bo... To jest najpiękniejsze właśnie w tych dwóch artystach. Sorry, że ci tak w słowo się wbiłem, ale zawsze się ekscytuję, jak wjeżdżają te dwie ksywki, bo kurczę, no jakby ja właśnie chciałbym bardzo do czegoś takiego dążyć. I wracając jeszcze tak w sumie do twojego pytania wcześniejszego, chodzi o jakieś takie wyzwania muzyczne, to właśnie wydaje mi się, że tego brakuje i na to jest miejsce w polskim, nie tylko rapie, ale ogólnie muzyce, bo w polskiej muzyce, znaczy, okej, ograniczmy się do rapu, bo na przykład z muzyki, no to wystarczy odpalić sobie Rojka i odpływasz artystycznie. Natomiast generalnie jest coś takiego, że odpalasz sobie Kid Cudi Ghost i ty faktycznie nie do końca wiesz, co się dzieje, a już tym bardziej nie wiesz, jakim cudem ktoś był w stanie coś takiego stworzyć. No, tym bardziej, że to też nie jest po prostu sztuka sama w sobie, tylko jak zwykle Kid Cudi tutaj, Scott, no, wrzucił też swoje aktualne, co kocham u niego, że wychodzi, jego muzyka jest idealna
idealnym odwzorowaniem jeden do jednego jego aktualnego stanu ducha i momentu życia, bo na przykład tak jak macie numer Reborn w Kitsy Ghost, no to przecież to jest numer o tym, jak on wraca znowu do żywych, tak? Gdzie wcześniejsze albumy, no były, kiedy miał problemy natury nie tylko psychicznej, ale ogólnie też życiowo był w samym dołku, to na przykład jak wychodzi Speed and Bullet to Heaven, no to ten album jest mega depresyjny i inny i po prostu odwzorowuje to, co się u niego wtedy działo, więc tak, no Kitsy Ghost to jest dla mnie chyba rzecz, która, świeża rzecz, która nie wiem, czy ostatnio mnie coś tak zaskoczyło, tak kończąc. Dobrze. I wymarzona kolaboracja? Jeszcze tak przy tym pytaniu było. Polska czy zagraniczna? Bo zagraniczna to pewnie już się wszyscy domyślają. Dobra, to polską, taką szybszą do zrealizowania może. Wiesz co, do niedawna to był faktycznie, tutaj nie, że jakoś tam coś dorabiam, to był chyba Holak właśnie, ogólnie Małe Miasta, bo dla mnie to było zawsze też dobry smak polskiej sceny muzycznej i rapowej, bo robili coś innego. Natomiast na daną chwilę, wiesz co, też na pewno od zawsze gdzieś tam marzyłem, żeby coś wspólnie móc zrobić z Filipem Szcześniakiem, tak, o Hemingwayem, bo jest dla mnie bardzo mocnym wyznacznikiem tego, jak wiele fajnych rzeczy można zrobić w Polsce i po polsku. To w ogóle mega, mega fajnie, że z tymi małymi miastami tak się udaje, układa, tak się ułożyło. Tak, to jest w ogóle niesamowite. Totalnie inne, już w ogóle kolejny taki element do tej historii wspaniałej. No jak najbardziej, właśnie to jest to, że niecały rok temu, jak zaczynałem, no to bym nie powiedział, że będę miał okazję coś takiego zrobić, żeby móc powiedzieć, że mam numer wyprodukowany przez Małe Miasta, na którym wokalnie dograł mi się Holak. To jest fajne, przeskakiwanie kolejnych poziomów gdzieś tam, co nie? To ten ficik, co tak, te kolaboracje polskie, jedna już za tobą, kolejna za chwilę, więc... Hope so. Ej, dobra, ale poczekaj, kolaborację zagraniczną nie zdradziłeś. No, mogę powiedzieć wprost, jeżeli ktoś by po wszystkich poprzednich pytaniach się jeszcze nie domyślił, no chyba najbardziej, wiecie co, idealnym w ogóle wyjściem, okej, możemy coś takiego zrobić, to jest tak, Kanye West robi produkcję od 0 do 100%. Okej. Hurki robi Frank Ocean razem z Kid Cudim. Na w zamian, co nie? Frank dośpiewuje, Cudim ruczy. A na samą zwrotkę wbija jeszcze A$AP Rocky. To jest dla mnie spełniony numer i w tym momencie wydaje mi się, że zamykam w ogóle polską muzykę na 3 dekady, co nie? No, ale to wiesz co, to nawet jeżeli by ktokolwiek inny zrobił, to jest zamknięcie tak, dekady. No to by było połączenie niesamowite. Powiem ci, że zaskoczyłeś mnie, bo jakby każdy, jeżeli byś mi zadał pytanie, z kim by chciał zrobić numer, no to rzuci jedną ksywkę i nie ma w ogóle, nie ma jakby wizji na to, jakby to wyglądało, a ty masz tak naprawdę od 0 do 100% wizję na to. Zdecydowanie. Sądzę, że, bo tak widzę, ile mamy na liczniku, ale to też kwestia paru przerw technicznych, więc będziemy zmierzać ku końcowi. O, tak naprawdę twoją wymarzoną kolaborację się dowiedzieliśmy, ale ja nie odpuszczę, bo potrzebuję dwóch anegdotek od ciebie usłyszeć. No, słucham. Które nam obiecałeś. Pierwsza to, tak, jeżeli jesteśmy na końcu, no to przewrotnie zapytam, jak wyglądały twoje początki. Tak, no, początki były mocno undergroundowe, tak to lubię sobie określać. Początki były już dobrych parę lat temu, muzyka się ogólnie odbijała już w zasadzie, już jak teraz wiecie, od dzieciństwa w zasadzie. Natomiast początki z rapem, może tutaj opowiem o samej, co dobrze zobrazuje to, na jakim to wszystko stało poziomie, o samym procesie nagrywania i nad czym nagrywaliśmy. Był to mikrofon, wydaje mi się, że C1U albo CU1, coś na tej zasadzie. Tani, USB, nic specjalnego, naprawdę jakość dźwięku była tragiczna. Nie mieliśmy żadnego statywu, więc trzeba było jakoś wykombinować coś ze statywem, więc za statyw posłużyła rurka od papieru toaletowego albo od papieru ręcznikowego. I teraz wyobraźcie sobie, że przez środek tej rurki przesadzaliśmy kabel, który trzeba było podłączyć do dołu mikrofonu. Całość obstawialiśmy takim monumentem ze szklanek, żeby to jakkolwiek się trzymało. A za popfilt, którego też oczywiście nie mieliśmy, służyła zwykła pończocha mamy. No i jakby całe życie w zasadzie byłem leniwy, więc wiedziałem o tym, że mogę sobie gdzieś tam zlutować jakiś drucik, naciągnąć i mieć spokój, ale byłem na to zbyt leniwy, w związku z czym za każdym razem, jak nagrywaliśmy te nasze ówczesne piosenki, to trzymałem naciągnięty pop filtr przed twarzą, także no, teraz wygląda to jednak no zdecydowanie lepiej i chyba mam nadzieję też brzmi. No, ale to tak, skoro zapowiedziałem dwie anegdotki, mnie ciekawi, bo naprawdę jakby utwór z Jordachem, powiedzmy, jeden z wymarzonych
zauważonych kolaboracji, które się spełniła. Poza tym, że obawiam się, że jeżeli byście zagrali go w dwójkę w schronie, to schronu by nie było, bo naprawdę Barry Kent zrobił taki git, że ja jestem pod wrażeniem i na pewno o samym utworze jeszcze porozmawiamy w podcaście, ale mnie ciekawi, czemu on po godzinie zniknął i pojawił się nowy. Co się tam stało? Kto kierowcą kurwa był? To jest problem, że chyba nikt. No to nawet nie były kwestie techniczne, tylko po prostu nieporozumienia międzyludzkiego. Tam był taki jeden moment, na który nie wiem, czy ktokolwiek z was zwrócił uwagę, jeżeli chodzi o moją zwrotkę i takie charakterystyczne i to w pierwotnej wersji, w sensie tej, która wleciała na YouTube'a, tego okazało się, że nagle nie ma. Ja dzień wcześniej poprosiłem Jordacha, żeby on poza tym momentem, w którym to jest, wrzucił jeszcze w jeden, bo bardzo mi się spodobał ten zabieg muzyczny, w związku z czym Mateusz usunął to, bo po prostu źle zrozumiał. Więc usunął to i tego w ogóle nie było, natomiast ja też nie popisałem się tutaj kompletnie, a wręcz nawet tu trochę bardziej po mojej stronie leżała wina, bo po prostu jak dostałem link od Matiego już z gotowym numerem na YouTubie, to sobie odpaliłem, tam poleciały 4, może 5 sekund, stwierdziłem, gra to gra, no i co tutaj więcej drążyć temat. Niestety nie doczekałem do momentu, kiedy był ten zabieg muzyczny, no i w związku z tym właśnie wiedziałem, że później gdzieś tam moja artystyczna dusza by płakała i za każdym razem jakby ten numer leciał, wiedziałbym po prostu, że tam tego brakuje, w związku z tym podjęliśmy decyzję, że póki jeszcze to nie leży jakoś tam bardzo długo na internecie, no to wrzućmy to jeszcze raz, no ale niestety algorytmy są bezlitosne i jestem pewien, że to gdzieś tam się jednak odbiło. Chodzi właśnie o wyświetlenia, także no mam nadzieję, że Mati mnie nie zabije, że zdradziłem co i jak, ale... Nie, no Mati, to dogadamy się w Poznaniu. A teraz mam do ciebie ostatnie zadanie, o którym ci nie wspomniałem, a dlatego, że zapomniałem, ale to miała być świecka tradycja każdego Offbeat Featuring. Musisz zadać pytanie następnemu gościowi. Nie wiesz, kto dowolnej to jest. Osobie. My też nie wiemy. Pierwsze pytanie, które masz w głowie, może być najbardziej abstrakcyjne. Dobra, ulubiony alkohol. Bank. No i dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne za zaproszenie. Więc tak, z takich technikaliów jest osobny kanał Spotify'owy dla Offbeat Featuring, żeby one się tutaj rozdzielały też graficznie. Więc zapraszamy na Spotify'a. Na YouTubie, tak jak widzicie, macie cały dostęp. Mam nadzieję, że też słuchacie na Spotify'u i dotrwaliście do tego momentu. Ze mną był niezastąpiony Amadi, a gościem był jeszcze bardziej niesamowity Jay Kosak. Bardzo wam dziękuję za zaproszenie, panowie. My też bardzo miło, że przyjąłeś to zaproszenie, bo to był taki spontan, jak stwierdziłem, że robimy wywiad, że no mówię, kurde, no mamy przestój między sezonami, zróbmy wywiad i robimy go, więc bardzo chętnie zapraszam do takich szalonych kolaboracji, bo zrobimy wszystko, oczywiście w granicach rozsądku. A my słyszymy się za niedługo, nie wiem kiedy i nie wiem z kim, podrzucajcie pomysły. Miło było was miło było gościć nas na waszych głośnikach. Zawsze mówię to pożegnanie i nigdy nie wiem, czy ono ma sens. Elo. Ma sens. Cześć.